Moi drodzy, wy teraz będziecie mieli okazję zobaczyć, co działo się w studio Free Visual Style, a nasi styliści fryzur opowiedzą nam, co tam się działo. No tutaj mamy Dominikę. Pierwszą naszą modelką była młoda osoba. Dziewczyna miała wcześniej zrobione ombre. Wcześniej zapowiadaliśmy, że pokażemy to ombre w nowej odsłonie. Dlatego też robiliśmy trzy kolory, trzy tony, najmodniejsze w tym sezonie. Przejście ombre zobaczymy za chwilę, tak naprawdę. Tutaj mamy drugą modelkę, którą już tutaj Kamil robił z Piotrem. Może tutaj lepiej, bliżej o tym opowie Piotr. Moja modelka przyszła do nas z włosami bardzo jasnymi, bardzo jasny blond na poziomie, jak widzimy, 10. Zrobiliśmy z tego troszeczkę ciemniejszy blond na poziomie 7. Troszeczkę rozświetliliśmy tutaj naszą klientkę, całą tutaj twarz. Wykorzystaliśmy także te jasne włosy, które były na początku. Stworzyliśmy z nich takie fajne, naturalne, delikatne pasemka, z których powstały nam fajne refleksy, które w zależności od uczesania, przeczesania fryzury gdzieś tam nam się pojawiają. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bardzo naturalnie. Włosy były dosyć uwrażliwione, jak to najczęściej przy blondach bywa, także zastosowaliśmy tutaj kurację odżywiającą w postaci sauny fryzjerskiej. Nałożyliśmy maskę arganowo-keratynową. Dzięki pod wpływem ciepła ta maska nam się wchłonęła we włókno włosa, no i włosy były fajnie odżywione, odbudowane. Co do fryzury, klientka miała na początku klasycznego boba. Troszeczkę tutaj po uzgodnieniu z panią Dorotą zaszaleliśmy na fryzurkę asymetryczną. Jeden bok krótszy, drugi dłuższy. Tył też z takim przejściem właśnie ku tej stronie dłuższej. Grzywka z długością taką optymalną, że można sobie ją zaczesać pod górę, na bok. Można też sobie zakryć całe czoło. No i głównie pani... Okej. Pani Dorocie głównie chodziło o to, żeby w domu też było łatwo sobie z tą fryzurką poradzić, nie tylko po wyjściu z salonu, żeby fajnie wyglądała, ale także, żeby w domu sobie z tą fryzurą poradzić. No i także fryzurę stworzyliśmy taką lekką, fajną, wygodną do układania przede wszystkim na co dzień. I trzecia pani, co się działo na jej głowie? Teraz tak, pani Agnieszka, miałem bardzo ciężki problem przed nas przysłowiową taką, powiedział, jedynką, czyli czarne włosy. No jest bardzo... Właśnie takie kruczo-czarne. Kruczo-czarne, no bardzo ciężkie zadanie, tym bardziej, że była robiona też farbą drogeryjną i to jest bardzo była mocna farba. Da się coś zrobić z kolorem no, wtedy właśnie. No, czy się da właśnie, dlatego zobaczymy się na metamorfozie. Przedtem był robiony też balejaż. I teraz tak, trzeba było kolor zdekoloryzować. Ciężka bardzo sprawa, lecz bardzo dużo czasu na to poświęciłem. Dużo pracy i powiem szczerze, że najpierw trzeba było zrobić tak, żeby ten kolor zdekoloryzował się równo. Najpierw zacząłem od końcy, które zawsze najwięcej pigmentują i potem zrobiliśmy też od odrostu. No, potem trzeba było dobrać też odpowiedni kolor farby. No, teraz tak, jeżeli chodzi o urodę klientki, to właśnie powiedziałam taka typowa królewna właśnie Śnieżka. Ciemna oprawa, ale jasna karnacja, taka właśnie jak w bajce było i tylko właśnie to była taka trochę oszukana uroda, ponieważ zielone oczy. Zielone oczy, czyli chciałem zrobić z takiej zimy bardziej jesień. I udało właśnie mi się wybić zielony kolor oczu i wyszła taka nam pani ładna, taka powiedziałbym jesienna, razem z takimi refleksami, co jest teraz właśnie w modzie. A powiedzcie mi, czy panie chętnie poddają się takim zmianom? No. Czy trzeba je długo namawiać? Zależy też od tego, gdzie tak naprawdę dana osoba pracuje, jeżeli to jest miejsce takie jak bank czy tak dalej, no. Są bardziej spokojne, też kobiety chcą mieć spokojne fryzury, bardziej takie eleganckie. No, jeżeli pracują w innych miejscach, więcej bardziej na luzie z ludźmi, no jak najbardziej poddawają się tym zmianom. Staramy się zmieniać ludzi, nie chcemy powielać tego, co było i staramy się to robić modnie i bardzo dobrze. A nasze uczestniczki Metamorfoz, jak wam się udało je przekonać? Piotrek, mówiłeś, że tam były drastyczne zmiany, jeśli chodzi o fryzurę. Była dosyć, tutaj z panią Dorotą rozmawiałem przez dłuższą chwilę, ale była przygotowana na to, że jednak będzie ta zmiana. No i jak dzisiaj się dowiedziałem, przez cały tydzień w domu fajnie się fryzurka układała, zadowolona była, także opinie też fryzurka zyskała pozytywne. Także no właśnie, myślę, że... a powiedzcie mi, bo często wychodzimy od fryzjera
fryzura wygląda idealnie, ale pierwsze mycie i nagle nam się sypie. Co robicie wy, że właśnie po wyjściu od fryzjera nadal ta fryzura wygląda idealnie? Dobrze się układa. Przede wszystkim w trakcie pracy, szczególnie przy modelowaniu, bo wiadomo, szczerzenie no to wykonujemy tylko my, ale przy modelowaniu podpowiadamy klientkom, co my w danym momencie robimy, jak układamy suszarkę, strumień powietrza, jakie szczotki najlepiej używać, jak sobie z tym wszystkim w domu radzić. No i przede wszystkim też kosmetyki do użytku domowego, różnego rodzaju pasty. Tak samo tutaj właśnie u pani Doroty zastosowałem na koniec właśnie taką pastę, dzięki której w danym momencie dnia można sobie różnie tą fryzurkę przeczesać. Teraz jest tyle środków do stylizacji dostępnych, że naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. A powiedzcie mi, jeśli chodzi o kolorystykę, czy są jakieś trendy w tym sezonie na zimę? No jeżeli chodzi o kolory, to faktycznie flesze, dużo fleszy, miedź, czerwień, z tym, że się łączą teraz te kolorystyki i można dwie gamy zmieszać razem ze sobą. I są to kolory też naturalne, w naturze właśnie ciemnej lub jasnej. Możemy naprawdę wrzucić jakieś tutaj wyróżniające się flesze. Ale widziałam, że wszystkie panie zostały poddane koloryzacji. Wszystkie panie. Czy to było głównie miało na celu podkreślenie ich naturalnego koloru, czy jednak totalna zmiana? No generalnie tutaj nie były kolory dobierane przez eksperta, więc nie zawsze sobie ktoś sam w domu dobierze ten kolor. Mhm. Dlatego tutaj typowo pod urodę, pod włosy zmienialiśmy kolory, bo to były wcześniej koloryzacje robione przez samą siebie, nie? Mhm. A powiedzcie mi, co zrobić, kiedy pojawiają się pierwsze siwe włosy? Powiedzcie mi, czy są jakieś rady? Czy od razu trzeba farbować, czy są jakieś inne sposoby na zakrycie siwizny? Na przykład, jeżeli chodzi o mężczyzn, teraz bardzo popularny na rynku jest taki zabieg, który się nazywa cover. Jest to tonowanie siwych włosów, nie jest to farbowanie, mhm. tak jak w przypadku najczęściej u kobiet to bywa, ale jest to tonowanie tych siwych włosów, dzięki czemu nie mamy na przykład takiego efektu jak przy farbie efektu odrostu. Wiadomo, mężczyzna z jakimś tam odrostem no, nie za komfortowo by się czuł. Ten produkt wymywa się razem z myciem włosów, stopniowo też ze szczerzeniem. Czyli nie ma efektu tak naprawdę odrostów? Nie ma. Wypłukuje się to bardzo, bardzo naturalnie, to wygląda. Nie jest to też tak naprawdę nie zakrywa całej siwizny, tylko ją maskuje. Mhm. Także jest to naprawdę bardzo naturalny, bardzo fajny efekt. Teraz też weszła linia męska, tylko seria dla mężczyzn. Kobiety nie mogą używać tej serii ze względu na pH, równowagę skóry głowy, ale są produkty też, z nowości mamy żel, który rano używamy, a wieczorem już go zmywamy. Jest on z odcieniem ciemniejszym, także na cały dzień możemy też zatuszować. To z takich nowości. Rozumiem, a mnie bardzo zaciekawiła, u jednej pani było zrobione ombre. Tak, właśnie chyba u Dominiki. To jest teraz hit, prawda? Hit, aczkolwiek już zaczyna nam się nudzić. Już tutaj szukamy. Ale panie robią, tak? Tak, szukamy czegoś nowego, żeby od razu nie zmieniać tej koloryzacji na pełną, na całą globalną. Będziemy tutaj swoją duszę artystyczną wkładać w to właśnie ombre. A że modelka właśnie Dominika jest bardzo duszą artystyczną, więc można robić wszystko. A powiedzcie mi, jak się właśnie robi to ombre, to jest cała głowa farbowana, czy tak jak powiedziałaś, same końcówki? Tak, globalny kolor jest odświeżany, bo to zawsze połysk, włos wtedy też ładniej się układa, bo bardziej plastyczny też jest. I końcówki, to też nie jest tak, że końcówki są jednym kolorem robione, bo ombre musi przechodzić sobie delikatnie, także tutaj też to już my działamy tą swoją trochę chemią. Dobrze, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za omówienie tych metamorfoz. Ja Państwa zapraszam na reklamę, a po reklamie widzimy się z panią Aleksandrą i zobaczymy już, jakie cuda przygotowała na twarzy naszych uczestniczek. Do zobaczenia.